Hej, z tej strony Jeddach, witam was w kolejnym Let's Play'u na Jeddach Retro Gamer. Udało mi się, pokażę do kamery, znaleźć moją płytkę z oryginalnym Crazy Taxi, z oryginalnym soundtrackiem, licencjami na różne miejscówki, po jakich będziemy jeździć, jak KFC, Pizza Hut i te. Więc nie pozostało mi nic innego jak odpalić tą grę. Pomyślałem, że zrobię to od razu jedno po drugim, jeśli chodzi o te nagrania Crazy Taxi, żebyście mogli sobie bardziej porównać tamto filmik z tym, czym się obie gry różnią, a żeby nie było identycznie, coś mi świruje kursor, żeby nie było identycznie, to zagram jeden mecz na arcade'a, żeby lepiej było widać te rozgrywki, znaczy te różnice, a potem pojeżdżę sobie kilka razy w trybie original. Sterowanie tu jest inne. Chciałem się trochę nakombinować. Dobra, zaczniemy od Axela. Alright, let's get it up. Przede wszystkim porównajcie sobie tą muzykę. Tu jest rewelacyjna. To nie jest taki bullshit syf, jaki był tam. Ta gra naprawdę brzmi dobrze. Po prostu... Grając poprzednią część nie czułem się, jakby się cofnął do czasów, kiedy się w nią zagrywałem. Nie było to klimatu. Muzyka jednak robi wiele w grach. I to jest dobry tego przykład. Tylko muszę się przyzwyczaić do sterowania. Bo trochę jest różne. Trochę gorzej było skonfigurować pada do Xboxa. Z tą wersją, więc mogę trochę grać gorzej. Generalnie wydaje mi się, że poziom trudności jest tutaj trochę wyższy niż tam, ale damy radę. A, na Yacht Harbor. Może się uda kogoś znaleźć na KFC, to wam pokażę. Jak nie wierzycie, a pewnie wierzycie, kto kurde nie gra w Crazy Taxi. Kurczę, daleko. Jadę. Jest. Port. Kurczę, mało czasu. No, gorzej mi się steruje tym padem. O! To jest muza, przy tym się jeździ. Powinien mieć jakieś... O, widzicie? Pizza Hut? Kurde. Brzmi trzy razy lepiej od tamtego. Chyba kiepski skrót zrobiłem. Lewis, proszę. Wszystko jest. Tylko kiepsko gram. A, spadaj. Kurczę. Coś gorzej, słabo mi poszło. O, dużo nie zarobiłem. Pewnie nie jeden taksówkarz w Polsce chciał mieć taką dniówkę. Game over. Dobra. A, nie chcę mi się zapisywać. Jedziemy. Original. Muszę sobie przypomnieć, czy mi się to różniło. Ale chyba tutaj po prostu w innych miejscówkach startowaliśmy.
A nie. A tak, właśnie, tutaj są inne miejscówki początkowe. To jest fajne, bo jest bardziej zróżnicowanie. No i proszę, do Lewisa. W tamtej grze był jakiś, nie wiem, dziwny, sztuczny stwór. To samo miasto, ale startujemy z innych miejsc. No to jest fajne. Bo więcej lokacji się powtórzy, nie zawsze zaczynamy od tego samego punktu, co tam. Dla mnie to jest mega plus. A mi się zdaje, bo tak gra cię trochę wolniej. Może mi się zdaje. Albo po prostu to jest zmora. O, dobry kusik. Siadaj pan, nie ma czasu. Albo to jest po prostu zmora tego, że gram na nowym PC-cie w grę niezoptymalizowaną do niego. Jak to miał miejsce ze Steamem? Nie wiem. No właśnie, gdzieś w CD Action w ogóle czytałem, że ta gierka... Właśnie, że wersja na PC się... Bo właśnie z racji tych wersji, ale jak widać, kurczę, zależy jaka wersja. Już jadę. Yeah. Taki skrócik. Ale wersja... Co ciekawe, nawet sami o tym napisali, a sami tak naprawdę ten pełniak mam w CD Action, więc... trochę sami sobie zaprzeczyli. City Library, proszę. Wydaje mi się, że po tym miejscu nie jeździłem ostatnio. Kurczę, jakiś pociąg nam przeszkadza. No jedź. O, to jest mój ulubiony kawałek. Proszę, nie jeździliśmy tędy. Na pewno nie. Więc fajnie. Fajny tryb. Reszta w sumie jest taka sama. Kurde, gościu, nie mam czasu. Jakieś tunele, góry, piękne krajobrazy. Ktoś się zaparkował auto albo ją stuczkę. Ach, ta muzyka jest świetna, aż chce się grać w tam przy takiej muzyce. Już! See you later, alligator. O! Ale sobie super stanęła. Gdzieś ci ktoś, kto czeka na środku krzaków na taksówkę? Long way? Zaraz zakręcimy. Jak inaczej miałem tam dojechać? Aha. Kurczę, to nie okusy mi się daje. A nie, wcale nie. Dobra. Grand Mercury Hotel. No. To się może nie udać. Fuck. Trudno, jakby se poszła na nogach, to byś kurczę... Krzywda by ci się nie stała. Tam wybijam lepsze rankingi. Ja chcę, że stać mi na lepszą grę. Jeszcze wam pokażę. Może. Game over. Jedziemy dalej. Ach, zawsze mi się wciska i ten przycisk, co trzeba. Nie wiem, czemu z wieloma grami tak mam. Aha. Bierzemy lasteczkę. Gina. I co? Zacząłem w tym samym miejscu? Chyba w tym samym. Aha, myślałem, że to jest bardziej randomowe. Dobra, weźmy sobie kogoś innego. O, proszę, do KFC. Palce lizać. Nie, nie, ten film nie jest sponsorowany. Jeszcze nie mam takich wtyków, że KFC mnie reklamowało. Może kiedyś.
Proszę, zniszczony, niszczymy konkurencję. A panie, nigdzie nie pojedziesz. Dobra. Wow. Dobra. Smacznego. Siadaj kolejny, gościu. W sumie kiedyś byłem wielkim fanem żarcia w KFC, najbardziej wolałem KFC od Maca, ale szczerze powiedziawszy, już przestałem iść tego typu rzeczy. A, myślałem, że wsiędzie tamten. Przenik przez samochód. Jakieś szczęście do gier, gdzie ludzie przenikają przez różne dziwne miejsca. Jak nie w Bladomenie, to tutaj. O. Lewis. Pizza, jak nie KFC, to Pizza Hut. O, Pizza Hut też bardzo, bardzo lubię w sumie pizzę z Pizza Hut, tylko że właśnie nie dam za często, bo jest drogo i... No i te pizze w sumie nie są takie duże, wielkie, że tak powiem. Stosunek wielkości do ceny nie jest zbyt opłacalny moim zdaniem. Ale fakt, że jak już zrobią, to naprawdę jest to dobra pizza. No dobrze, może będę miał lepszy win niż ostatnio. Diabelski młyn. Człowieku, szybciej. Dobrze, że nie ma więcej wagonów. Ciekawe, że rogatki nie ustawi na tak... i szrabanu na tak... na takiej ulicy. I proszę, rekord pobity. Jeszcze dostaliśmy bonusową premię. Dobra, gdzie ci klienci? Jest ktoś. Kafeteria. A? Okej. I te teksty. Kurczę, ta gierka po prostu rządzi i dzieli. Szkoda, że późniejsze części nie są... Jeszcze to sprawdzę, ale raczej w cyfrowej dystrybucji nie widziałem tych nowszych części w cyfrowej, ani w sumie w innej. No chyba, żebym dopadł jakieś, nie wiem, stare gierki na eBayu czy na Allegro. Kurde, właśnie, że pojechałem. Co jest? Kurde! Kręcę się w kółko. To gdzież to jest? Fuck, straciłem sporo czasu. Ojejejej, to się chyba nie uda. Bad. Chyba rank C 5-6. Kurcz, tam woziłem po 11. Class C. O 21. Wydaje mi się, że wyższe miejsce w rankingu miałem w wersji na Steama. A wyższe noty. Dobra. Szkoda zapisywać taki... Szkoda, no.
No, on ciągle jest bez szału, szkoda zapisywać takie wyniki. Jak mawia mój nauczyciel od WF-u, zakopać, zapomnieć. O, tym ostatnio zrobiliśmy dobry wynik. Najstarszy, najbardziej doświadczony. Let's have some fun. Dobra, dajmy czadu. O, od razu super muzyczka. Siadaj, siadaj, panienko. Waven Beach. Here we go. No to na plażę. Pozazdrościć im pogody tylko. Be careful. Proszę. Napiwek jest. Ej. Pizza do Pizza Hut. Co ci ludzie mają w głowach, że pod premium jazdę pod prąd? No cóż, w końcu to crazy taxi. To i crazy ludzie. Z drogi, śledzie. Taxi jedzie. O, jesteśmy. Yo. Dobra. Jakiś pomańczowy kusik. No, jasne. Hey, good job będzie, jak cię dowiozę. Muzeum Marynarki. Dude, go that way. Nie wiem, czy powinien tam skręcić? Chyba tak. Fuck. A, jest tą niepotrzebna strata czasu. O, będzie kręcił trasę. Takie GoPro. Kurczę, się jaram. Wojna z najfajniejszych gier, jakie ogrywałem do tej pory. Przed wami. Co, kurczę, która była najfajniejsza, tak naprawdę? Nie no, dużo fajnych ogrywałem. Jakieś takie starsze klasyki. Dobra, na pewno boję się przy tym lepiej niż przy The Blood Omen. No, no, w sumie od Naruto Terminatora. Nie, chyba to będzie najfajniejsza gierka. Nie no, Metal Slug też był super. Na pewno jeden z najfajniejszych. Dobra. Chodź. To Lewisa. I jesteśmy na Lewisa. Kurczę, mało czasu. O, zdążę. Jaki fart. Dobrze, dużo czasu mi dodali. Może damy radę. Ura.
Gdzież to jest? A, to tutaj. Dowiozę go. O, ty chamie. Jeszcze będziesz mnie tutaj obrzucać piachem. O, dobra. Jak z hajsem? Sirasys. Chyba najlepszy wingi wykręciłem. Raczej tak. No i tak nic tego zapamiętania. Dobra. No, no nic. Tak wygląda Crazy Taxi, który jest najbliżej oryginałowi, jak się tylko w zasadzie da. To jest lepsza wersja Crazy Taxi. Jeśli macie się ochotę zapoznać z tym tytułem, to jednak odsyłam was do... Nie wiem, czy znajdziecie może gdzieś jeszcze na Allegro, czy gdzieś tam taką wersję CD Action. Zapewne te wersje, które zostały wydane na płycie w normalnej dystrybucji w okresie premiery gry też są... Też zawierałem taką wersję anyway. Ta wersja jest lepsza od wersji Steamowej. No, pomijając pewne problemy z kontrolerem, to no możesz nagrać na strzałkach. No, w sumie na strzałkach na klawiaturze też się gra dobrze. To jest to naprawdę... Dobry wybór. Także tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.